Nazywam się Oskar Kapczyński, mam 20 lat, mój rekord w zawodowym boksie to 3-0, w tym dwie walki wygrane przed czasem. Grałem w piłkę nożną i to kilka lat. Przydarzyła mi się kontuzja kolana. Poszedłem na pierwszy trening, w zasadzie pierwszy miesiąc chodziłem tylko dlatego, że to się tacie podobało. Podobało mi się to, że jestem, że tak dużo zależy ode mnie samego. W zasadzie po pół roku trenowania miałem swoją pierwszą walkę, miałem bodajże wtedy 13 lat. Od turnieju do turnieju były lepsze, gorsze momenty. Skończyłem swoją przygodę posiadając jakoś około 60 walk, w tym 6-7 przegranych. Myślę, że w wieku 17 lat rzadko o którego nastolatka bije się tyle grup promotorskich, bije się, wysłała propozycję. Było sporo kłótni w domu, mój tata nie chciał, mój tata się w zasadzie martwił o mnie, moi rodzice, babcia, wszyscy kompletnie. Jednak ja powiedziałem A, mój trener powiedział B i skończyło się tak, że podpisałem kontrakt z Tymex Boxing Promotion. Wybrałem Tymex, bo stworzyli fajne warunki dla mnie. Wydaje mi się, że przedstawili najbardziej obiecujący się kontrakt. Pierwszy raz zawitałem do Blue Mountain po telefonie do pana Mateusza Borka. Oczywiście za wcześniejszą zgodą Mariusza Grabowskiego. Nie posiadałem wtedy trenera. Zatraciłem swoją sportową sylwetkę, swojego sportowego ducha i potrzebowałem wrócić na salę. Promotor Mateusz zaproponował mi tutaj współpracę z Gasem Karenem i w zasadzie tak to się zaczęło. Sparowałem tutaj w sumie ze wszystkimi, z Adamem Balskim. Była to w miarę spora dysproporcja wagi. Z Łukaszem Wierzbickim, z Damianem Jonakiem, z Patrykiem Szymańskim. Także wyniosłem trochę doświadczenia z tego. Kocham to po prostu i każda sekunda na treningu, każda sekunda tutaj z wymagającymi chłopakami, utalentowanymi chłopakami po prostu potwierdzało mnie w tym, że mogę coś w tym osiągnąć. Blue Mountain zaproponowało mi fajne warunki, także mam odnowę biologiczną, nie muszę się przejmować aż tak wagą, bo przyjeżdżam na saunę, pocić się, tracić te zbędne litry. I ten kompleks basenowy, kompleks spa i tak dalej jest nieziemski. Karkonosze jest wysoko, także piękne szlaki dookoła trzeba zwiedzać. Na treningach myślę o walce. W zasadzie codziennie o tym myślę. Każda sekunda treningu jest skierowana tylko pod walkę. Budzę się rano, myślę o walce, zasypiam, myślę o walce. Chciałbym inteligentnie prowadzić karierę, od razu nie wchodzić na głęboką wodę, jednak też nie odmawiać tych propozycji dobrych walk. Myślę, że przyszły mistrz świata jest niesamowicie pracowity, bardzo się skupia na tym, co robi. Trzeba robić krok po kroku, ale do góry, z coraz lepszymi zawodnikami. Nabrać tego doświadczenia, bo tylko doświadczenia brakuje. Celem mojej kariery jest mistrzostwo świata. To jest boks. Mam nadzieję, że podobało Wam się wideo. Zapraszam więc do subskrybowania kanału To jest boks oraz do odwiedzenia strony naszego sponsora Bilopoland.